Tim. Dobry wieczór, Państwu. Chcę dzisiaj na chwilę powiedzieć, spotkać się z Państwem i porozmawiać na temat cech osobowości ludzi z niedojrzałością emocjonalną. Inni są wśród nas, inni to nie znaczy gorsi, ale warto na ten temat coś wiedzieć. Otóż ludzie. Niedojrzali emocjonalnie, są nieelastyczni, często upierają się przy swoim zdaniu. Kto takich nie zna? Mają niski poziom radzenia sobie ze stresem, negują, wypaczają, zastępują rzeczywistość, nie przyznając się do błędu, obwiniają innych, Szukają pocieszenia często w alkoholu, w narkotykach, i takich osób jest częściej pomiędzy mężczyznami. Ludzie z niedojrzałością emocjonalną w działaniu kierują się tym, co wydaje im się najprzyjemniejsze. Dzieci na przykład kierują się uczuciem, dorośli od, 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 rozważają konsekwencje wykonanego działania. Ludzie z niedojrzałością emocjonalną wydają subiektywne, własne, a nie obiektywne oceny. Oczywiście ja mogę powiedzieć, Swoją subiektywną opinię, ale muszę uprzedzić otaczających mnie ludzi, że to jest moje zdanie. Nie szanują różnic światopoglądowych, nie szanują prawa innych do własnego punktu widzenia. Ja czasami się łapię na tym, że. Moje musi być na wierzchu. No To trzeba szybko skorygować. Niedojrzałość emocjonalna również objawia się skupianiem uwagi na sobie czyli egocentryzm. Taki egocentryzm dorosłego pozbawia go radości i otwartości. W odróżnieniu od dzieci, którymi rządzi czysty. Czysty instynkt. I tu muszę przytoczyć zdanie księdza Jana Twardowskiego, który wisi, to, to, to napisane w łodzie, wisi na ścianie w moim gabinecie. Tylko ten, kto dorósł, a pozostał dzieckiem, prawdziwie jest człowiekiem. Czyli będąc dorosły, zachowaliśmy pewne cechy dziecka. Tacy niedojrzali emocjonalnie, są zaabsorbowani wyłącznie sobą, są egocentryczni i nie znoszą krytyki. Tak naukowo mówiąc, są autoreferencyjni, czyli ja jestem wyrocznią, a nie autorefleksyjni. Lubią być w centrum uwagi. Tacy ludzie mają skłonność do odwracania ról. Oczekują na przykład od dzieci akceptacji własnych działań. Mają niski poziom empatii. Są niewrażliwi emocjonalnie. Uzmysłowienie sobie. Że inni ludzie mają własne umysły i procesy myślowe. I to jest empatia, wiedza o tym, co czują inni, i utożsamianie się z ich uczuciami. To jest definicja Dalajlamy, ekmana. Proszę Państwa, zakończę te rozważania dla tych wszystkich, którzy. Mają taką niedojrzałość emocjonalną, żeby zastanowili się nad tym, i może przyjęli, im dedykuję piękne zdanie Talesa z Miletu, który mówi, że najpiękniejsze są trzy dary, które powinniśmy życzyć człowiekowi: życzyć zdrowia, rozumu i świętości, cokolwiek. Pod tymi słowami rozumiemy. Dobranoc z Panem Bokiem.